Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. 17 klubów sportowych i związków strzeleckich z całego województwa otrzyma w sumie 1 400 000 złotych na zorganizowanie szkoleń dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Program, który w tej chwili powstał, to jest pierwszy program, który w Polsce. Czyli województwo łódzkie jest prekursorem takiego programu. Do końca roku kluby przeszkolą 2000 uczestników z województwa łódzkiego. Poznają historię strzelectwa, techniki obsługi broni, poznają też zasady pierwszej pomocy. Będziemy chcieli wspierać te kluby, będziemy chcieli im pomagać. To jest taki nasz pierwszy krok, zapowiadamy dalsze, chcemy tę naszą współpracę rozwijać. Debiutujący program Strzelectwo Sportowe Plus ogłoszony przez samorząd województwa łódzkiego okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bo o pieniądze wnioskowało 2 razy więcej stowarzyszeń, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na organizację takich zajęć. Blisko 300 ratowników medycznych z całej Polski, a także z Węgier i Słowacji wzięło udział w pierwszej ogólnopolskiej konferencji ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, której partnerem było województwo łódzkie. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Adamczyk. W czasie dwudniowej konferencji zaplanowano warsztaty, ćwiczenia praktyczne i wykłady. Zorganizowano też kurs doskonalenia jazdy dla motocyklowych zespołów ratownictwa medycznego. Przestrzegać regulaminu obywatelskiego parlamentu seniorów. Przestrzegać regulaminu obywatelskiego parlamentu seniorów. Łódzkie ma już swoją delegaturę w obywatelskim parlamencie seniorów. Potrzebujemy waszego głosu. To my jesteśmy tymi, którzy na ten głos czekamy. I my chcemy się z wami konsultować, my chcemy wasze opinie się wsłuchiwać po to, żeby móc je potem realizować. Regionalna delegatura parlamentu swoją siedzibę będzie miała w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Tam delegaci będą się spotykać, żeby rozmawiać o sprawach seniorów, którzy stanowią niemal 1/3 mieszkańców łódzkiego. Kilkuset uczniów z naszego regionu wzięło udział w 3. Festiwalu Zawodów i Kwalifikacji w Łodzi. Młodzi ludzie zapoznali się z ofertą szkół technicznych i branżowych, także tych prowadzonych przez samorząd województwa łódzkiego. Uczniowie poznali oferty szkół, które kształcą w kierunkach nowoczesnych technologii. Zarząd województwa łódzkiego na tym wydarzeniu reprezentował Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. Nowy weekend już dziś zapraszamy na kolejny koncert w ramach nowego cyklu z Operą przez Łódzkie, zainicjowanego przez marszałka Grzegorza Schreibera. Tym razem artyści z Teatru Wielkiego zaprezentują pieśni patriotyczne i jak zapowiadają, będą zachęcali do wspólnego śpiewania. Koncert Witaj Majowa Jutrzenko odbędzie się 1 maja w kościele pod wezwaniem świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą w prosty sposób wesprzeć charytatywną działalność, do przekazania swojego 1,5% podatku na Hospicjum Zgierzu. To niezwykle prosta forma pomocy, która nie wymaga zbyt dużego nakładu pracy. Wystarczy jedynie wpisać numer KRS Hospicjum Zgierzu 40 14 54 12 w swoim zeznaniu podatkowym. To niewielki gest, który może zmienić życie wielu ludzi na lepsze. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję, a oto szczegóły. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów możliwość negocjacji nowych warunków umowy na internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 16 90. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na 2 lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta. Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie.
Zarząd stowarzyszenia informuje o zebraniach grup członkowskich mających na celu wybór delegatów na zebranie delegatów według poniższej rejonizacji. Okręg wyborczy numer 1. 5 maja 2023 roku o godzinie 17 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie. Szkoła podstawowa nr 8, ulica Leśmiana 1. 116 członków wybiera 24 delegatów. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy piątek, 21 kwietnia. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Weterynarze alarmują. W tym roku mamy plagę kleszczy. Najbardziej narażone są psy i koty, które na co dzień buszują w trawie, także na osiedlach. Weterynarze przyznają, że w tym roku plaga kleszczy dotknęła nas wyjątkowo wcześnie, a problem chorób odkleszczowych jest coraz większy. Ta sytuacja dotyczy również naszego regionu. Najważniejsza jest więc profilaktyka. I jak co roku będę Państwa bardzo mocno namawiał do profilaktyki przeciwkleszczowej. Mamy mnóstwo preparatów, które są naprawdę bardzo skutecznymi preparatami. Warto stosować tą kurację przeciwkleszczową, dlatego że na naszym terenie jest bardzo duża populacja kleszczy, które są roznosicielem chorób odzwierzęcych. Mówię przede wszystkim tutaj o babesziozie. Choroba ujawnia się w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Najszybciej zauważalnymi objawami są ospałość psa, brak energii i niechęć do zabawy. Następnie charakterystyczna wysoka gorączka, sięgająca nawet 40 stopni. Wiemy już sporo na jej temat. Choroba bardzo niebezpieczna, przebiegająca bardzo gwałtownie. Nieleczona niestety kończy się fatalnie. Ta groźna choroba może doprowadzić nawet do śmierci naszego pupila. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, warto w najbliższych dniach zabrać zwierzaka do weterynarza i podać mu preparat przeciwko kleszczom. Najwięcej osób decyduje się na tabletki, które chronią zwierzaka przez około miesiąc. Powiem szczerze, każda z tych preparatów ma plusy i minusy. My zdecydowanie w tej chwili polecamy i widzimy nawet po tym, jakie jest zapotrzebowanie, ile osób przychodzi. Zdecydowanie tabletki. Zdecydowanie tabletki może nie działają tak długo, natomiast to, że są właśnie smakowite, to, że są tak skuteczne, to, że nie przeciwdziała temu kąpiel, żeby one w dalszym ciągu były skuteczne i dobrze działały, to są te plusy. Co robić, gdy już zauważymy kleszcza na naszym pupilu? Po pierwsze, nie należy panikować i samemu spróbować wyciągnąć pajęczaka za pomocą pensety. Jeśli chcemy być spokojniejsi, możemy udać się do weterynarza. Radny miejski Łukasz Wróblewski dostarcza różowe skrzyneczki do kolejnych szkół podstawowych w Zgierzu. Są one dostępne już we wszystkich placówkach. To ważna akcja, dzięki której wspierany jest dostęp do środków niezbędnych podczas menstruacji. Kolejna zgierska szkoła otrzymała różową skrzyneczkę. Radny Łukasz Wróblewski osobiście dostarczył do szkoły podstawowej nr 6 specjalny zestaw produktów higienicznych, takich jak podpaski, tampony czy kubeczki menstruacyjne, czyli wszystko, co jest potrzebne i przydatne dla dorastających dziewczynek. A gdzie takie skrzyneczki możemy znaleźć? Skrzyneczki są w szkołach podstawowych, w szkołach średnich w Zgierzu, w niektórych placówkach kulturalnych i mam nadzieję, że będą pojawiały się szerzej. Od 2019 roku w całej Polsce pojawiło się 5 tysięcy takich skrzyneczek. Łukasz Wróblewski uważa, że temat kobiecej menstruacji dotyczy nie tylko samych kobiet, ale też i mężczyzn, którzy będąc ojcami, mężami czy partnerami, także powinni zwracać uwagę na te kwestie. 10% dziewczynek w czasie swojego okresu w ogóle nie wychodzi z domu, nie uczęszcza do szkoły. 20% opuszcza lekcje, gdy na przykład właśnie w szkole dostanie tego okresu z powodu braku środków higienicznych dostępnych tak normalnie, bądź jest to wynik tego właśnie, że nie rozmawiają o tym dziewczyny w domu.
Podkreślał również fakt, że temat okresu jest tematem tabu w około 42% polskich domów rodzinnych, gdzie młode dziewczyny często nie są o tym uświadamiane, co przekłada się na ich niewychodzenie z domu w trakcie menstruacji. Bajanie to sztuka, która udaje się niewielu. Najłatwiej przychodzi młodym, których wyobraźnia jest niemal nieograniczona. Przekonaliśmy się o tym na gali finałowej festiwalu. Więcej informacji za chwilę. Gala finałowa Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Bajanie, organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, za nami. 14 kwietnia w liceum imienia Staszica mogliśmy zarówno obejrzeć prace plastyczne uczestników, jak i posłuchać ich występów wokalnych. Jak się okazało, konkurs budził duże zainteresowanie. Wpłynęło na konkurs wokalny bardzo dużo zgłoszeń. Ponownie zrobiliśmy go online z powodów lokalowych. 250 prac na bajanie plastyczne. No i zachęcam Państwa, na naszej stronie będzie można pooglądać te piękne prace i zakupić może którąś i tym samym zasilić konto ważnej zbiórki dla chorego Wojtusia ze Zgierza. Także serdecznie zapraszam. Galę rozpoczął występ Fabiana Stachurskiego, grającego na keyboardzie. Pośród gości znajdowali się Karol Maśliński z Zarządu Powiatu Zgierskiego czy sekretarz miasta Zgierza Robert Chocholski. Udało nam się zapytać zdobywczynię trzeciego miejsca o jej wokalną przeszłość oraz doświadczenia z tym związane. Mój talent muzyczny odkryła we mnie pani Anna Myślak, którą pozdrawiam. Zaśpiewałam wtedy Rozkwitały pąki białych róż. I pani stwierdziła, że to jest to. I od tego czasu zaczęłam uczęszczać na zajęcia wokalne. Zaczynałam w parafialnej scholi dziecięcej, Solideo. Potem właśnie uczyłam się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu u pani Moniki Sikory. Potem stwierdziłam, że zapiszę się zajęcia do Julii Schweitzer, do Talent Collective. I tam zaczęły się moje pierwsze sukcesy właśnie w konkursach. Zaczęłam stawać na podium. I teraz aktualnie uczę się pani Anny Szoszkiewicz w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie. Na podium konkursu wokalnego stanęły Emilia Wijas, Weronika Wiśniewska oraz Zofia Kurowska. Nagrody dla zwyciężczyń oraz laureatów obydwu konkursów ufundowali starosta powiatu zgierskiego Bogdan Jarota oraz prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, a także Stowarzyszenie Kameleon i Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury. Gratulujemy zarówno uczestnikom, jak i osobom wspierających ich rozwój talentów. Swoje umiejętności recytatorskie, jak i aktorskie zaprezentowali uczestnicy międzyszkolnego konkursu Recytuję, bo chcę i umiem. Na scenie prezentowano utwory takich klasyków literatury dziecięcej jak Brzechwa czy Tuwim. 19 kwietnia przyjechaliśmy na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, aby wysłuchać uczestników międzyszkolnego konkursu recytatorskiego Recytuję, bo chcę i umiem. Organizatorki konkursu zdecydowały się na dowolność w wyborze recytowanego wiersza z literatury dziecięcej. Chciałyśmy zrobić z koleżanką coś takiego innego, nie też w szkole, tylko poza szkołą, wyjść poza te mury szkolne, zintegrować się z innymi szkołami tutaj zgierskimi i zachęcić dzieci do sięgania po literaturę, po to, żeby się oswajały też z publicznymi wystąpieniami, dlatego stąd też pomysł, żeby zaprosić takie zacne jury do współpracy, żeby poczuły, że mogą być też oceniani przez takich typowych profesjonalistów, co myślę, że później w życiu im się bardzo przyda. Poziom jest bardzo wyrównany, mamy dużo uczestników, takich, którzy się wyróżniali, także jury na pewno będzie miało bardzo trudną decyzję do podjęcia. 19 uczestników, nagrody zostały ufundowane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Zgierza, więc mamy 3 nagrody główne, 3 wyróżnienia i też zostały właśnie przygotowane takie nagrody wydrukowane na drukarce 3D, którą otrzymaliśmy w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.
Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować treść wybranego wiersza, ale również przyswoić sobie elementy sztuki aktorskiej, aby jak najlepiej zaprezentować recytowany utwór. Mama poszła do sąsiadki, by sąsiadce podać kwiatki, a tymczasem tata z Jankiem robi mamie niespodziankę. Posprzątam, posmywam i odpocząć mamie dał. Ile to jest 2 i 2? 8. A kto był Kopernik? Król. A co się oddaje? Sól. A kto leży na dwa? To ma uczyć się warto, nie warto. Spójrz na rzekę, ta jest krzywa. Groch po brzuszku, że poklepi. Jak tam rzekło, coraz lepiej. Dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Różnorodność repertuaru uczestników została zachowana zgodnie z zapewnieniami organizatorek, które chciały w ten sposób osiągnąć rozmaitość występów, do przygotowania których uczestnicy musieli poświęcić nieco więcej czasu. Wiersz pod tytułem Przyjaciele i pisał go Adam Mickiewicz. Nie wiem, przygotowywałam się do niego, łatwo mi było. Co prawda czasami trudno, ale fajnie udało się. Wiersz Kłamczucha, autor Jan Brzechwa. Bardzo fajny wiersz, łatwo mi się go nauczyło, bardzo przyjemny do mówienia. Było ciężko momentami, ale udało się, poradziłam sobie. Recytowałam Okulary. Długo się przygotowałam do tego, żeby umieć tak pokazywać i tak dalej, ale tak to słów się w jeden dzień, dwa dni się nauczyłam. Jana Brzechwy na straganie. Uczyłam się tak 3-4 dni, bo był troszkę dłuższy i miał trudniejsze słowa, ale wszystko było ogólnie dobrze. Zwycięzcy konkursu otrzymali nietypowe nagrody w postaci statuetek przypominających te oscarowe, wydrukowane na drukarce 3D. Poza tym laureaci otrzymali dyplom oraz książki zasponsorowane przez Księgarnię Pan Tadeusz oraz z prawdziwego zdarzenia. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Ja życzę Państwu miłego weekendu. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu, Błażej Stencel. Zapraszam na najnowsze wydanie z Gierskiej Przestrzeni. Niemal 1000 pobrań w 2,5 tygodnia. To wynik, który przyniosły pierwsze dni funkcjonowania nowej aplikacji miejskiej. Bezpłatne oprogramowanie do pobrania zarówno na telefony z systemem Android, jak i iOS pozwala być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście. W porównaniu do poprzedniej wersji aplikacja jest bardziej rozbudowana, głównie o system i zakres powiadomień. Aplikacja informuje o dużych awariach, o utrudnieniach drogowych, o terminie wywozu odpadów, o terminie zbliżającym się terminie zapłacenia podatków, ale także o wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Jest sprzężona ze stronami internetowymi nie tylko samego miasta, ale w ogóle instytucji miejskich, w związku z tym jak tylko coś pojawia się na stronie internetowej i sobie taką odhaczymy takie powiadomienie, to natychmiast dostaniemy informacje o tym, że właśnie coś takiego będzie miało wkrótce miejsce. Aplikacja umożliwia również zgłaszanie informacji o powstałych awariach, np. oświetlenia, ubytkach w jezdniach czy dzikich wysypiskach śmieci. Oprogramowanie jest jednym z zadań projektu Zgierz Nowoczesne Miasto po godzinach. Autyzm to nie choroba, a odmienność rozwojowa. Nie można się nim zarazić, ale też nie ma na niego lekarstwa. Jego obecność nie oznacza równoległej niepełnosprawności intelektualnej. Tego między innymi mogli dowiedzieć się uczestnicy happeningu zorganizowanego 12 kwietnia w Parku Miejskim z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dzieci z miejskich szkół podstawowych i przedszkoli spotkały się, by pobić rekord, łącząc się wokół stawu przy użyciu niebieskiej wstążki, aby obejrzeć występy artystyczne czy wziąć udział w sesji zdjęciowej w niebieskim mi do twarzy. Dodajmy, że właśnie niebieski jest kolorem osób w spektrum autyzmu. Wydarzenie zorganizowane już kolejny raz przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Zgierzu miało na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy, z jakimi mierzą się dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie.
Taki sportowy skład w Zgierzu zdarza się nieczęsto. Nasze miasto odwiedziła Otylia Jędrzejczak, która przyjechała tu, by promować projekt adresowany do licealistek i uczennic ostatnich klas podstawówek. Mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w pływaniu zachęcała Zgierzanki do prowadzenia zdrowego stylu życia w towarzystwie trzech innych mistrzyń, łyżwiarki szybkiej Natalii Czerwonki, lekkoatletki Anny Kiełbasińskiej oraz libero olimpijskiej drużyny Polski w siatkówce Pauliny Majerwart. 18 kwietnia hala Mosir przeżyła prawdziwe oblężenie. Dotarło tam około 400 uczennic ze zgierskich szkół. Wszystkie w charakterystycznych różowych koszulkach przystąpiły do wyjątkowej lekcji WF. Potem był wykład motywacyjny. Wszystko to, aby przekonać młode kobiety do uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego i żeby przekazać im wartości, które pozwalają budować szacunek do samych siebie. Chcemy pokazać dziewczynom, że nieważne skąd pochodzisz, nieważne jakie masz zaplecze finansowe czy życiowe, ważne jak bardzo chcesz, bo zawsze spotkasz po drodze jakieś osoby, które cię dobrze pokierują, popchną. A te mistrzynie, które są na projekcie, każda z nas jest inna. Każda z innej miejscowości, każda z inną historią. Była to pierwsza i miejmy nadzieję nie ostatnia odsłona projektu Mistrzynie w Szkołach, realizowanego w Zgierzu przez Fundację Otylii Jędrzejczak przy współpracy z miastem. 10 maratonów w 10 dni. Pod tym hasłem odbył się w Parku Miejskim 6 z 10 maratonów Przemka Antczaka. Sportowiec przebiegł dystans 42 km 195 metrów, zbierając środki na pomoc dla dwojga chorych dzieci. Zrobienie ponad 40 okrążeń wokół stawu zajęło sportowcowi 5 godzin. Do biegu dołączali inni chętni, w tym dzieciaki ze zgierskich szkół i dorośli amatorzy tego rodzaju aktywności. Nie chodziło o tempo i bicie rekordów, a zachęcenie przechodniów do wpłacenia datków na Milenkę Malinowską i Miłosza Rybickiego, którzy potrzebują ogromnych środków na rehabilitację. Cieszymy się, że jest taka inicjatywa, że możemy z panem prezydentem ją wesprzeć i w ten sposób, no, w jakiś sposób pomóc tym chorym, potrzebującym pomocy dzieciom. Ja podziwiam, nie ukrywam, jest to wyzwanie samo w sobie, natomiast jeszcze połączone z tak szlachetnym gestem mój imiennik Przemek Antczak, który ma zaszczyt realizować to wspaniałe przedsięwzięcie dzisiaj z nami. Czasów tutaj nie osiągamy, to najistotniejsze, robimy to dla, jak wspomniałem, szlachetnego celu. Niezwykłe jest to, że biegacz miał nie tylko biernych obserwatorów, ale też inspirował innych, dzięki czemu nie przebiegło ani metra w pojedynkę. Ludzie dołączają, startują od godziny, od początku, dołączają się pod koniec, w środku, przychodzą ludzie z kijami, na rowerach, z dziećmi, z wózkami, żeby przybić piątkę, pogratulować pomysłu i życzyć szczęścia. Wszystkie te gesty są ważne dla Przemysława Antczaka, który w 10 dni przebiegł łącznie 422 km, startując m.in. w Łodzi, Pabianicach, Konstantynowie i oczywiście w Zgierzu. Poniedziałek 17 kwietnia to dzień, w którym zgierski jeż usłyszał twarde słowo pobudka. Wiosna zwlekała długo, ale w końcu przyszła. Najmłodsi mieszkańcy zebrali się w parku, by wspólnymi siłami, na wesoło i ze wspaniałą dziecięcą energią, na dobre zatrzymać wiosnę w Zgierzu. Dzieciaki przyszły do parku przebrane w jeżowe kostiumy i z jeżowymi atrybutami. Tam czekało na nie wiele animacji i występów artystycznych w wykonaniu tylko nieco starszych kolegów i koleżanek. Akcja Budzenie Jeża na Wiosnę, jak podsumował prezydent Przemysław Staniszewski, staje się powoli naszą zgierską tradycją i jest nie tylko ważnym przesłaniem ekologicznym, ale też wydarzeniem, które wyróżnia Zgierz spośród innych miast. Czas na kilka zaproszeń kulturalnych. Możemy zdradzić, że będzie różnorodnie. 23 i 24 czerwca bieżącego roku organizujemy 19 już Ogień w Głowie. W tym roku jest kilka nowości, to znaczy przede wszystkim zmiana nazwy. Jest to ogólnopolski przegląd filmów niezależnych, co spowodowało, że trochę mamy więcej opcji, jeśli chodzi o możliwości przyjmowania zgłoszeń od większej grupy twórców. I oprócz tego jednym z wymogów naszych do tej pory był film 20-minutowy maksymalnie, teraz wydłużyliśmy ten czas do 30 minut. Wszystkie te zmiany są opisane oczywiście w regulaminie, który umieściliśmy na naszych stronach. Zachęcamy do zgłoszeń, czekamy do połowy maja. Tak brzmi kalimba, nazywana pianinem kciuka. Nazywam się Paweł Klonowski, jestem muzykoterapeutą i zapraszam Was serdecznie na kolejny już koncert relaksacyjny, który odbędzie się 7 maja o godzinie 17 w Starym Młynie w Zgierzu.
Podczas tego koncertu usłyszysz właśnie dźwięki kalimby, mis tybetańskich, śpiewających mis kryształowych, gongów i innych instrumentów. Będzie to wspaniały relaks dla Twojego ciała i umysłu. Do zobaczenia. Więcej o muzykoterapii można przeczytać w ostatnim wydaniu miesięcznika Zgierz Moja Przestrzeń. Tymczasem zapraszamy na seansę 10 Muzy. Kino w Starym Młynie proponuje komediowy horror Bo się boi oraz Kryminał Święty. To oczywiście dla dorosłych. Propozycją dla młodszych widzów jest przygodowy czarodziejski Flet, a tych całkiem najmłodszych zapraszamy na animację Wróżka Zębów. Powoli zbliża się finał amatorskiej ligi siatkówki. W kwietniu rozegrane zostaną ostatnie pojedynki rundy zasadniczej. Liderem Woli Zgierz jest w tym momencie zespół Sparty Leśmierz. Zespół z Leśmierza w ciemnych strojach podczas przedostatniej kolejki rozegrał dwa spotkania. Wygrał z AKS Woli po bardzo zaciekłej walce 3-2, natomiast ekipa Wodzów została pokonana przez Spartę Leśmierz 0-3. W sobotę 22 kwietnia rozegrana zostanie w hali Mosir ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Przygotowujemy się już oczywiście pełną parą do finału, które odbędą się 14 maja w niedzielę. Zapraszamy Państwa, mamy nadzieję, że wspólnie zapełnimy wszystkie trybuny. W fazie play-off zagrają cztery najlepsze drużyny rundy zasadniczej. Mecze rozegrane zostaną w systemie pierwszy z czwartym i drugi z trzecim. Wielki finał 14 maja. To już drugi sezon amatorskiej ligi siatkówki. Zwycięzcą pierwszej edycji została Sparta Leśmierz. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie.